Gdy pada śnieg. Obudziłem się i spojrzałem w okno, a tam wszystko bielusieńkie. Ulice, domy, dachy i drzewa. Śnieg! Zawołałem i w te pędy wyskoczyłem z łóżka. Raz, dwa, wypiłem kakao, zjadłem kromkę chleba z żółtym serem i wybiegłem na dwór. Tata już stał przed naszym domem z ponurą miną. W dłoni trzymał dwie zmiotki i przyrząd do skorbania szyb. Powiedz, Misiek, który samochód jest nasz? Spytał w zadumie. Nic dziwnego, że miał wątpliwości. Wszystkie auta na parkingu pod blokiem wyglądały identycznie. Jak łagodne wzniesienia przykryte białymi kołdrami. To ten! Pokazałem na najbliższy pagórek. Nigdy w życiu, zaprotestował tata. Wydaje mi się, że wczoraj zaparkowałem obok śmietnika. Tak, na pewno! Pamiętam, że ubiegłem surmacza. Takich rzeczy się nie zapomina. Między tatą a naszym sąsiadem, panem surmaczem, od lat trwa wojna podjazdowa. Każdy z nich po powrocie z pracy stara się zająć ostatnie wolne miejsce parkingowe na osiedlu. Tata wskazał pagórek obok śmietnika i powiedział: Widzę go, tam jest! Zabraliśmy się za odśnieżanie samochodu i trzeba przyznać, że szło nam naprawdę dobrze. Ale w pewnym momencie tata cały zdziajany oparł się o maskę i powiedział: Wiesz co? Misiek, chyba się pomyliłem. Ten samochód jest niebieski, a nasz jest czerwony. Mój tata zna się na kolorach jak mało kto. Mama pyta go czasem, czy do twarzy jej w zielonym albo różowym, a on od razu wie, że doskonale. Tym razem potrzebował jednak pomocy. Może spróbujemy? Zacząłem. Nie podpowiadaj mi! Tata przyłożył palec do ust. Teraz sobie przypominam, zaparkowałem obok trzepaka do roboty. Rzuciliśmy się na następny pagórek. Ja odśnieżałem boki, a tata maskę i bagażnik. Właśnie kończyliśmy, gdy w bramie pojawił się pan surmacz. Przez chwilę patrzył na nas zdumiony, a potem uśmiechnął się szeroko i zawołał. Jak to miło z waszej strony, że odśnieżyliście mi samochód. Dziękuję. Co takiego? Nastroszył się tata. Chyba nie chcesz powiedzieć, że... Ale nasz sąsiad wcale go nie słuchał. Wsiadł do swojego samochodu i odjechał. Tata ze złością cisnął miotełkę o ziemię. Przez chwilę myślałem, że będzie po niej skakać. Co dalej? Spytałem. Będziemy odkopywać wszystkie auta po kolei? Nie mam dzisiaj szczęścia. Tata z rezygnacją machnął ręką. Ty zdecyduj. Wskazałem pierwszy z brzegu pagórek, ten pod samą klatką schodową. Wzięliśmy się do roboty i wyobraźcie sobie, że pod warstwą śniegu kryty był nasz samochód. Jak na to wpadłeś? Nie mógł nadziwić się tata. Jesteś wróżką, czy co? Widziałem, jak wczoraj parkowałeś. Odparłem zgodnie z prawdą. Nie wiem dlaczego, ale tata dziwnie na mnie spojrzał. Zupełnie tak jak wtedy, gdy powiedziałem mu, że w przyszłości chcę być taki mądry jak on i że jedna szkoła nie jest mi do tego potrzebna. No nic. Grunt, że samochód odkopany, powiedział w końcu. Teraz trzeba odśnieżyć podjazd. Ulepimy bałwanka, zaproponowałem. Dobra. Tata zatarł ręce. Połączymy przyjemne z pożytecznym. Wzięliśmy się do pracy już po dwóch kwadransach przed naszym blokiem. Stał wysoki jegomość ze śniegowych kul. Miał patyk zamiast nosa, oczy z kapsli, a na głowie dziurawe wiaderko, które ktoś wyrzucił na śmietnik. Tata spojrzał na niego z uśmiechem i powiedział: Wykapany surmacz! A to się zdziwi, jak go zobaczę na swoim miejscu parkingowym. To największy bałwan na świecie! Zawołałem. Bez przesady, powiedział skromnie tata. Ja w dzieciństwie ulepiłem znacznie większego. Był wyższy od wieży kościelnej. Prawdę mówiąc, w całej okolicy ludzie używali go jako punktu orientacyjnego. Niesamowite. Tata musiał chyba używać drabiny. Spytałem go o to, a tata wyjaśnił mi, że w dzieciństwie on też był większy, ale potem skurczył się trochę, żeby go przyjęli do szkoły. Po raz pierwszy w życiu wydało mi się, że mój ojciec nie mówi całej prawdy. To ile miałeś wtedy wzrostu? Tata wzruszył ramionami. Och, już nie pamiętam, to było tak dawno temu.
Ale przecież nie mogłeś być taki wysoki jak wieża kościelna. Upierałam się. To niemożliwe. Tata wziął mnie pod brodę i spojrzał mi prosto w oczy. W młodości byłem olbrzymem. Wierzysz mi? Uwierzyłem. Czy ja też tak urosnę? To oczywiste. Jesteś przecież taki jak ja, zapewnił mnie tata. Ludzie, ale ja mam niesamowitego ojca. Chcesz, to pokażę ci. Co bawiłem się z kolegami, gdy byliśmy mali, powiedział tata. Położył się na wznak w kopnym śniegu i zaczął machać rękoma i nogami. To się nazywa orzełek, zawołał. Zrób to samo. Położyłem się obok niego i też zacząłem robić orzełka. Śmialiśmy się przy tym jak wariaci. Tak zastała nas mama. Co wy wyprawiacie najlepszego? Krzyknęła. Jesteście cali przemoczeni. Jeszcze się przeziębicie! W tej chwili wracajcie do domu! Wieczorem zajrzałem do pokoju taty. Siedział opatulony kocem na krześle i wyglądał przez okno. Przed nim na parapecie stał parujący kubek naparu z lipy. Tata miał czerwony nos i raz po raz kichał jak z armaty. Właśnie powinien leżeć w łóżku, ale uparł się, że musi zobaczyć minę pana surmacza, gdy nasz sąsiad stanie oko w oko z bałwanem na swoim miejscu parkingowym. Ja patrzyłem na tatę przez szparę w drzwiach i zastanawiałem się, czy tak wygląda olbrzym? Mój tata jest umierający. No i stało się. Mama miała rację. Tata zaziębił się podczas zabawy na śniegu i rozchorował mnie na żarty. Leżał teraz w łóżku i raz po raz wołał słabym głosem. Misiek, synku, przynieś mi chusteczki do nosa. Mama była w pracy, a ja przez cały dzień zaparzałem mu lipę z miodem, podawałem termofor z gorącą wodą i przynosiłem chusteczki higieniczne. Całe tony chusteczek. Tata smarkał w mnie, wydając odgłos podobny do trąbienia słonia i rozrzucał po podłodze. Jak się czujesz? Spytałem. Bardzo źle, odparł tata. Nie wiem, jak to się skończy. I zakasłał rozpaczliwie. Jak chcesz, to poczytam ci książkę, zaproponowałem. Kiedy byłem mały, czyli przed rokiem, też byłem chory. Pamiętam, że strasznie się wtedy nudziłem. I rodzice na zmianę czytali mi Akademię pana Kleksa. Ale tata nie chciał, żebym mu czytał. Wyjął termometr spod pachy i z grobową miną oznajmił. 37,5 kresek. To się może skończyć zapaleniem płuc. Może masz ochotę pograć w warcaby? Spytałem. Na pewno jesteś prawdziwym mistrzem. Tata tylko pokręcił głową i znowu włożył termometr pod pachę. Misiek, powiedział nagle. Ty wiesz, że ja nigdy nie dryblowałem jak Maradona? Pewnie, że wiem, odparłem. Maradona był tylko jeden. Tata ze smutkiem pokiwał głową. Otóż to, przez całe życie marzyłem, żeby mu dorównać, a teraz jest już za późno. Nie mów tak. Dostałem na urodziny fajną piłkę. Jak będziesz dużo ćwiczyć, to jeszcze się nauczysz. Pomogę ci. Tata tylko westchnął. Synku, ja nie umiem tropić jak indiański zwiadowca, wyznał. Prawdę mówiąc, po 5 minutach od wejścia do lasu nie mam pojęcia, gdzie jest północ, z której strony przyszedłem. Gdyby mój samolot rozbił się w tropikalnej dżungli, nie przeżyłbym nawet jednego dnia. Nawet dziurawego kalosza w rzece bym nie złowił. Co ty mówisz? Dałbyś sobie radę, zapewniłem go pełnym otuchy głosem, chociaż chciał mi się płakać. Tata wysmarkał nos w kolejną chusteczkę i powiedział. Prawdę mówiąc, synku, to ja lubię trochę zmyślać. Wiem, tato, powiedziałem. Nigdy nie byłem wyborowym strzelcem, mówił dalej tata. Nie trenowałem judo i nie skakałem na narta tak daleko jak małż. Ja w ogóle nie skakałem na narta. Ale za to pięknie rysujesz, zawołałem. Pamiętasz, jak zrobiłeś karykaturę naszej pani? Była wspaniała. Tata skrzywił się jak po wypiciu gorzkiego lekarstwa. W szkole nie miałem dobrych stopni, powiedział cicho. Dziadek ma rację, byłem kiepskim uczniem i strasznym nic po nim. Za to prawie popłynęłeś kajakiem do Indii. Pocieszyłem go, ale tata zdawał się mnie nie słyszeć. Zawsze chciałem być wyjątkowy, jak ten magik, którego widziałem w dzieciństwie. Mówił sam do siebie,
Ale nigdy nie udało mi się wyciągnąć z cylindra bukietu lów. Teraz już łzy leciały mi po policzkach. Tato, chyba gorączka ci podskoczyła. Chlipnęła. Tata wyjął termometr i spojrzał na podziałkę. Misiek, chłopie, dwoi mi się w oczach. Ty zobacz, ile mam stopni, powiedział. Spojrzałem na termometr i włosy zjeżyły mi się na głowie. 39 stopni i 6 kresek, krzyknąłem. Zaraz przyniosę ci kompres. Poleciałem do łazienki i tak jak uczyła mnie mama, zmoczyłem ręcznik w zimnej wodzie. Wykręciłem, a potem biegiem wróciłem do taty. Przyłożyłem mu kompres do czoła i zawołałem: trzymaj się, tato. Nigdy nie byłem olbrzymy, szepnął tata. No chyba że takim, jak bałwan z wiaderkiem na głowie. Tato, co ty mówisz? Rozpłakałem się. Ty zawsze byłeś największy. Po południu mama wróciła z pracy. Nakrzyczała na tatę, że zaśmiecił dywan z użytymi chusteczkami, a potem jeszcze raz nakrzyczała za to, że mnie wystraszył. Dała mu aspirynę, ale burczała przy tym, że jest jak małe dziecko i że nigdy nie dorósł. Myślicie, że olbrzymi w ogóle dorastają? Kiedy mama zajęła się robieniem obiadu, ja z powrotem ślizgnęłam się do pokoju taty. Jak się czujesz? Spytałem. Ujdzie w tłoku, mruknął. Przepraszam mi się, że cię przestraszyłam. Nie ma sprawy, odparłem. Przez drobną chwilę milczyliśmy. Jakie jest twoje największe marzenie, synku? Spytał cicho tata. Chciałbyś mieć pieska? Wzruszyłem ramionami. Czy ja wiem? Kiedyś tak myślałem, bo chciałam mieć prawdziwego przyjaciela. A teraz już nie chcesz? Spytał tata. Teraz wiem, że go mam, odpowiedziałem. Ubieramy choinkę. Nadeszły święta. Tata wyzdrowiał i bardzo dobrze, bo przed świętami ma całą masę obowiązków. Co prawda nikt nie pracuje przed Wigilią tak ciężko jak mama, która musi upiec ciasta, nalepić pierogów i ugotować kompot z suszonych owoców. Ale tata też nie próżnuje. Co to, to nie. Po pierwsze, musi kupić karpia. Nie wiem dlaczego to robi, bo my nigdy jeszcze na Wigilii nie zjedliśmy karpia. Rok w rok tata przynosi z targu żywą rybę i wpuszcza do wanny. Do samych świąt nie mamy się gdzie kąpać, a po świętach wypuszczamy ją do stawu w parku. Wszystko dlatego, że karpia trzeba przed usmażeniem w cebulce i podaniem na stół zabić. A tego tata nie potrafi. To nawet dziwne, bo mój tata jest zapalonym wędkarzem i kiedyś, jak sam mówi, złowił prawdziwego żarłacza białego w Wiśle. Ale co innego złapać rekina na błystkę, a co innego zabić go młotkiem. Pewnego razu, przed Wigilią, tata postanowił, że złowi naszego karpia na wędkę. Przygotował nawet sprzęt. Nadział na haczyk ciasto, mama akurat upiekła makowiec. I usiadł z kijem na brzeszku wanny, ale i tak skończyło się na niczym. To dlatego, że karp wciąż pływał tam i z powrotem i przez cały czas otwierał pysk, jakby chciał mu coś powiedzieć. Tata twierdził potem, że to się nawet dobrze składa, że ryby głosu nie mają, bo jakby ten karp powiedział, co sobie o nim myśli, to uszy zwiędłyby mu ze wstydu. Tacie, a nie rybie. Inny obowiązek taty to kupno choinki. Trzeba przyznać, że w tym roku zrobił nam prawdziwą niespodziankę. Właśnie pomagałem mamie napełniać pierogi farszem z kapusty z grzybami, gdy usłyszeliśmy, że otworzyły się drzwi. I do mieszkania wtargnął świerkowy las? Tak nam się przynajmniej w pierwszej chwili zdawało. Ale to nie był wcale las, tylko tata z choinką. Śliczna, co? Powiedział z dumą. Piękniejszej w życiu nie widzieliście. Mój tata czasem trochę przesadza, ale tym razem miał 100% racji. To była najcudowniejsza choinka, jaką widziałem w życiu. Gęsta, zielona i pachnąca żywicą. No chłopaki, w takim razie bierzcie się do roboty, zarządziła mama. Ubieranie choinki to także mój obowiązek. Tata ściągnął z pawlacza stojak i pudła z bombkami. Mamy nowy pawlacz, stary się urwał, gdy tata szukał na nim lotek do badmintona. Oprawił choinkę i wszedł na drabinkę, żeby rozwiesić lampki choinkowe.
Przez cały czas starałam się podpytać tatę, co w tym roku dostanę na gwiazdkę. Zazwyczaj nie muszę tego robić, bo tata ma tylko kilka skrytek, w których może schować prezent i ja rozpracowuję je już kilka dni przed świętami. Co roku tata stara się wymyślić nową skrytkę, ale ja i tak jestem lepszy. Chował już prezent na pawlaczu, tym starym, w tapczanie, pralce, doniczce od fikusa i za telewizorem. Ale ja zawsze go odnajdywałem. Tata powiedział kiedyś, że to jest istny wyścig zbroi, ale ja nie wiedziałem, co ma na myśli. Wtedy wytłumaczył mi, że to tak, jakby on co roku wkładał na głowę mocniejszy hełm, a ja waliłbym go w ten hełm coraz większą maczugą. Coś w tym jest. W każdym razie w tym roku po raz pierwszy hełm okazał się mocniejszy od maczugi, bo kilka godzin przed wigilijną kolacją wciąż nie wiedziałam, co dostanę pod choinkę. Tata tylko uśmiechał się tajemniczo i przez chwilę pomyślałem nawet, że może dostanę psa, bo ja tak bardzo chcę mieć psa. Ale tata się na to nie zgadza. To wygląda tak, że ja pytam, czy mogę mieć własnego psa? A tata odpowiada, nie. Wtedy ja pytam, dlaczego? A tata na to, bo nie. Westchnąłem ciężko do własnych myśli. Aż tata na drabince zainteresował się tym, co mi jest. Nic takiego, odparłem, bo nie chciałem po raz kolejny zaczynać tej samej dyskusji. To dobrze, mruknął tata. Teraz nie czas na wzdychanie. Musimy ubrać naszą zieloną królewnę. Tak ładnie powiedział o naszej choince. Zielona królewna. Zaczął schodzić z drabinki i właśnie wtedy wydarzyła się katastrofa. Na ostatnim stopniu noga mu się omsknęła. Zeskoczył na podłogę, zachwiał się, poleciał do tyłu i z całym impetem usiadł na pudełkach z bombkami. Rozległ się nieprzyjemny trzask i brzęk tłuczonego szkła. Co się stało? Spytała mama, wyglądając z kuchni. Nic, nic. Pospiesznie odpowiedział tata i znacząco przyłożył palec do ust, żebym się nie wygadał. Otwieraliśmy po kolei pudełka z ozdobami, ale w środku była tylko kolorowa kasza. Nie ocalała żadna bombka. Ładne rzeczy, mruknął tata. Misiek, masz jakiś pomysł? A ja tylko rozłożyłem bezradnie ręce. Musimy ubrać tę choinkę, zdecydował tata. Przecież to nie były jedyne ozdoby w tym domu. Przez chwilę w zadumie maszczył czoło, a potem sięgnął do toaletki po szkatułkę z biżuterią mamusi. Mama nie będzie zadowolona, ostrzegłem go. A dlaczego? Zdziwił się tata. Przecież wszystko zostanie w rodzinie. Spiął się na drabinkę i zaczął obieszać choinkę klejnotami. Na cieńsze gałązki nawlekał pierścionki. Na grubsze zakładał bransoletki. Przypinał klipsy i kolczyki. Drapował sznury pełeł i naszyjniki z bursztynów. Na samym czubku mocował srebrną kolię z turkusami. Pamiątkę po prababci. I co, podoba ci się? Spytał bardzo zadowolony ze swojej pracy. Jest śliczna, przyznałem, ale jakaś goła. Tata przyjrzał się krytycznie choince i powiedział. Masz rację, czegoś brakuje. Wyjął z szafy jedwabny szal mamusi i utopił całą choinkę półprzeźroczystym tiulem. Zawołaj mamę, polecił. Z duszą na ramieniu poszedłem do kuchni. Mamo, skończyliśmy, chcesz zobaczyć? Jasne, odparła mama. Odłożyła drewnianą łyżkę, którą mieszała bigos. Wytarła ręce w fartuch i poszła za mną do pokoju. Widok naszej choinki zaparł jej dech w piersi. Prawda, że ładna? Spytał niepewnie tata. Mama obejrzała zieloną królową od stóp do głów i powiedziała z przekonaniem. Wspaniała! Nigdy nie widziałam piękniej ubranej choinki. Wigilia. Tata poprawił jeszcze szal na choince i powiedział, bardzo z siebie zadowolony. Nikt nie ma ładniejszej. Nawet królowa angielska. I wtedy właśnie usłyszałam szczekanie psa. Sęk w tym, że u nas w domu nie było żadnego psa. Wiedziałbym coś o tym. Natychmiast skoczyłem do drzwi. Otworzyłem je, a na progu stał dziadek. Musiałem mieć głupią minę, bo powiedział. To tak mnie witasz? Myślałam, że to pies.
powiedziałem smutno. A to tylko ja, zażartował dziadek. Zdjął płaszcz w przedpokoju i powiesił na wieszaku, a ja bardzo się zdziwiłem, bo nie miał ze sobą prezentu. Jeszcze w zeszłym roku wierzyłem, że podarki przynosi święty Mikołaj. Ale teraz jestem już dużym i wiem, że to tylko bajka. Uświadomili mnie w szkole. Dziadku, gdzie masz prezent? Spytałem. A byłeś w tym roku grzeczny? Odpowiedział pytaniem na pytanie. Czy ci dorośli nie mają innych problemów? Dziadek minął mnie i wszedł do pokoju. No i oczywiście go zatkało. Kto tak ubrał choinkę? Spytał zdumiony. Ja? Odparł chełpliwie tata. No, no, dziadek pokręcił głową. Nie przestajesz mnie zadziwiać. Mama opuściła swoje stanowisko dowodzenia w kuchni, żeby przywitać się z dziadkiem. Pomóż mi przy śledziach, zwróciła się do taty. A ty, Misiek, przejdź się do sklepu i kup kilogram mąki. Sklep jest nieczynny, powiedziałem. Mama wymieniła porozumiewawcze spojrzenie z tatą i powiedziała. W takim razie skocz do surmaczów i powiedz, że mama prosi o szklankę mąki. Dobrze. Nie pierwszy raz chodziłem po coś do naszych sąsiadów. Oni też pożyczali od nas cukier albo jajko, gdy pan surmacz zapomniał zrobić zakupy. Zapukałem do drzwi i usłyszałem po drugiej stronie jakieś szuranie i ściszone szepty. Ale nikt mi nie otworzył. No to nacisnąłem guzik dzwonka. Drzwi uchyliły się i w szparze okazało się oko i pół nosa pana surmacza. To ty, Misiek? Spytał. Czym mogę ci służyć? Wcale nie zaprosił mnie do środka. To dziwne, bo nasz sąsiad to bardzo miły człowiek. Zawsze otwiera mi drzwi na oścież i częstuje cukierkami. Czyżby obraził się z powodu tego bałwana na parkingu? Mama prosi o szklankę mąki, powiedziałem. Za drzwi dobiegło jakieś popiskiwanie i odgłos drapania. Poczekaj chwileczkę, powiedział pan surmacz. Zaraz przyniosę. Nie było go przez chwilę, po czym przez szparę wysunęła się dłoń ze szklanką mąki. Wesołych świąt, powiedział sąsiad. Wesołych świąt, odpowiedziałem. I wzruszyłem ramionami. Dziwny ten pan surmacz. Zaniosłem mąkę mamie, i już była najwyższa pora nakrywać do stołu, bo zaraz przyszła babcia, a potem wujek Gienek, ciocia Krysia i Balbina. Wszyscy stawali w progu jak wryci i podziwiali naszą choinkę. W przyszłym roku też tak swoją bierzemy, oznajmiła ciocia Krysia. Tylko Gienek musi to kupić mi trochę pierścionków. Wujek skrzywił się, jakby ktoś kazał mu zjeść cytryna. Balbina kiwnęła na mnie palcem i szepnęła na ucho. A ja wiem, co dostaniesz pod choinkę. Co takiego? Spytałem. Prezent. Odpowiedziała i roześmiała mi się w nos. Ha, 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 ha. Za dużo sobie pozwala ta Balbina. Trzeba będzie z tym kiedyś zrobić porządek. Ale nie w Wigilię. Wigilia to czas wybaczania. Zasiedliśmy wszyscy do stołu, a ja odczytałem z Biblii fragment o narodzinach Jezusa, bo w tym roku była moja kolej. Czytałem o tym, jak dzieciątko narodziło się w ubogiej stajence pośród bydlątek i zastanawiałem się, czy był wśród nich pies. Ale chyba nie było, bo nie widziałem go w szopce, tylko owce, woły i wielbłąda. Potem podzieliliśmy się opłatkiem i wszyscy życzyli mi tego, co zwykle. Żebym w przyszłym roku był grzeczniejszy niż poprzednim. Ludzie, czy to w ogóle możliwe, żebym stawał się wciąż grzeczniejszy i grzeczniejszy? Co to jest? W jakiś wyścig zbrojeń, czy co? Potem zjedliśmy kolację, która składała się z 12 potraw i śpiewaliśmy kolędy. Zgodnie ze starą świąteczną tradycją, tata posprzeczał się z wujkiem Gienkiem o to, czy kisie z żurawin liczy się jako potrawa? A my z Balbiną niecierpliwie czekaliśmy, aż dorośli skończą jeść. Śpiewać i gadać o byle czym. I wreszcie przyjdzie pora rozdawania prezentów. Zazwyczaj leżą pod choinką w wiklinowym koszu na bieliznę, ale w tym roku czekała na nas niespodzianka. Rozległ się dzwonek do drzwi i w progu stanął najprawdziwszy święty Mikołaj.
Prawie zemdlałem ze strachu, bo właśnie tłumaczyłem Balminie, że świętego Mikołaja wcale nie ma, że to bujda na resorach, a prezenty dostajemy od rodziców. Mikołaj postawił worek na podłodze i zawołał gromkim głosem: ho, 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 czy są tutaj grzeczne dzieci? W tym samym momencie broda mu się odkleiła i zobaczyłem, że to nie jest żaden święty, tylko przebrany fansurmacz. Nasz sąsiad poprawił brodę i zaczął wyciągnąć z worka prezenty. Najpierw dla mamusi, potem dla babci, dziadka, cioci Krysi, wujka, Gienka i taty. Czekałem z zapartym tchem. Pan surmacz wręczył Balbinie lalkę, 3 książki i zrobiony na szydełku felt. To od babci. I okazało się, że worek jest pusty. Nie rozbeczałem się nago, tylko dlatego, że było mi wstyd przed Balbiną. Miałem rację, na pewno mści się za tego bałwana na podjeździe, pomyślałem. Mikołaj zrobił ruch, jakby miał zamiar wyjść, ale zatrzymał się i klepnął dłonią w czoło. Byłbym zapomniał, powiedział. Jest przecież jeszcze jeden prezent. Otworzył drzwi i do mieszkania wpadł niewielki kundelek, cały biały, z brązową łatką na grzbiecie i od razu skoczył na mnie. Okazało się, że tata rano przywiózł Reksia, tak nazywa się mój piesek, ze schroniska i przez cały czas był schowany u naszych sąsiadów. To on drapał w drzwi i popiskiwał, gdy poszedłem do państwa surmaczy pożyczyć szklankę mąki. Biegał teraz jak wariat dookoła stołu, a wszyscy śmiali się i smokali, żeby przyszedł właśnie do nich. Jesteś szczęśliwy? Spytał tata. Jeszcze jak?